Mamon miał rację. Spieprzony hitbox. Jeszcze się nie złapałem drzewka w dół. Partiatik! Live! Myk drugi, który daje ten sam efekt na początku, znaczenia nie ma, ale widziałem, że ludzie co robią deathless chyba zabijają tego bossa. Chociaż to trochę bez sensu, no bo w Elden Ringu na przykład tak się ubiera i to się nie liczy do deathlessa, to tutaj chyba też nie powinno. No ale to filmik trwa tam 3 sekundy. Pieprzeniec. O Boże. Może teraz. Kebaby raczej się wcześniej nie otwierają, chyba że masz gdzieś 24K. Bo są takie chyba, nie? Było coś takiego. Rozpieprzonej gry. Nie no, tym razem to serio. Ostateczny stream z tej gry. Gadałem tak na ostatnich dwóch, ale mówię ci. To już jest ostateczny. Nie, nie, go kudam. Coś tam na jej się puści do snu. No. Ja pierdzielę. Ale nie, no Amy, teraz to mnie... No, że dziś ogólnie, no. Czemu ty mnie pluskwo w dupę atakujesz? Co najczęściej oglądasz przed snem? Nie wiem, co mi YouTube poleci w sumie. Nic konkretnego nie mam. Ostatnio oglądałem typa, jak no hita robił w Elden Ringu.
Idealny content do snu. 5 godzin filmik trwa. Bo wszystkie bossy bije. Coś pięknego, nie? Idź, koleżko. Idź! O! Ty, ale ta druga, co patrzyliśmy, jak ona się nazywała, co już ma 18 lat, chyba będzie przed Hejką Tulenką. W tym biznesie. Ty śmieciu w dupę, plugawy. Źle odjedzie. No tak, tak ono. Ale czas nawet okej. Chociaż... Dupę koniarzu. No i zobacz, gdzie on jest, no jak daleko od schodów. Czas dobry, ale daleko od schodów. Trzeba być w poważnej desperacji, żeby płacić. No też mi się wydaje, ale zobacz, jakie one zyski mają. Te topowe. Także no. Jeszcze dość popieprzone. Co? Nie, że mówię, że jakie zyski porypane. Tam wiek dużo zarabia. Hejka, tyle jak miało, w to byś kupił? Raczej nie, bo szedł do więzienia. Był cię suba na... A ty, na tym OF ty się w ogóle samemu ustala kwotę suba? Tak jak na przykład na YouTubie jest? Że możesz włączyć to wspieranie, to wtedy samemu dajesz kwotę. Jak to Blackbird? To od ilu to lat jest? A nie, rzeczywiście, masz rację. O kurde, ty teraz mi żeś oczy otworzył. Ale tak, no. Dość popieprzone. Dead?
A, padło. Dzięki. Szkoda. Szymek dał na Bombordę 5 zł. Dzisiaj nie oglądałem live, ale będę raczej potem oglądał woda do marpionów. Ale to obejrzę w dzień na spokojnie. Jak sobie to coś grał. Okay, o mój Boże. O mój Boże, no przecież ty to widzisz i nie grzmisz. Widzisz to i nie grzmisz. Tylko ja srakę robię. Dzięki. Czy będziesz woda oglądał? Tak dobrze usłyszałem. Dobrze, będzie po streamie dawany. No fajne horrory dzisiaj. Od 3 dolarów do 30. A dobrze, Simpson, dobrze, dobrze. Na to miłego oglądania. Później. Strasznie słabo byk poszedł. Jeden z najgorszych byków, jakie zrobiłem. W sensie początek dobry. Ale nie wiem, po co ja później tak strollowałem. Ale jak zrobię skipa za pierwszym, to i tak nic. Ty, zrobiłem. Ale chyba za blisko byłem tego. O mój Boże, nice. No, ja wtedy na poprzednim ranie za wysoko poszedłem. Dlatego nie wchodził. Do której stream? No, po tym ranie, no. Chciałem go do końca dograć, chociaż. Wypadnie. Nie, nie wypadnie. O Jezu. Jak ja troluję tego Genichiro, ja pierdzielę. Na każdym podejściu mi wypada. Na każdym pierwszym podejściu. Teraz też mnie dwa razy uderzył. Chociaż nie, raz chyba z łuku. Tego się nie opłaca w ten sposób, co robię. To lepiej uniknąć. Ładnie, bardzo. Jakbym na pierwszym od razu uniknął tego od góry, a nie blokował, to byśmy go parę sekund szybciej zrobili. Ale i tak dobry wynik. Jak na tym, ile straciliśmy na byku, to jest dobrze. Ja się męczę z lwem, co jest po tym... Który lwem w Eldenie? Chodzi ci o tego takiego, co ma miecz? Czy o jakiegoś takiego, co na czterech nogach, bo nie kojarzę. Chyba wiem, o którego chodzi. No ale on jest chyba papierowy, ten boss był, czy nie? O którym ty gadasz? Źle tu biegłem.
obudzić. A, okej, okej, okay. No dobrze, dobrze. No to pomęczysz się, ubijesz go za chwilę i będzie już prościej. 14, no. To taki normalny czas się w sumie zrobił, bo nieźle zrobiłem koniarza dość. Bo dość szybko, ale dość daleko od schodów, więc tak średnio. Trochę lepiej niż normalnie. Byka bardzo słabo, ale tego. Genichiro bardzo dobrze. Co prawda nie dał trzech błyskawic, ani dwóch. Ale i tak wydaje mi się, że niezły to był. Niezła walka to była. Więc jak wyszedł ostatecznie czas taki dość normalny, tak mi się wydaje. Jakbyśmy byli na zero. Także nie wiem, czy jeszcze w zasięgu jest poniżej 36. Ale sporo jeszcze rzeczy do zrobienia, więc chyba możliwe to jest nadal. Zależy, jak niektóre rzeczy pójdą. Jak Roberta zrobimy dobrze, szybko, to będzie fajnie. Małpki to na pewno. No i żebym na mniejszce nie wpieprzył znowu, tak jak wczoraj ran. Sekiro? W porównaniu do Eldena, no ciężko porównać te gry. Inne są. Kurde, nie wiem, jak się nauczysz parować Sekiro, no to już wszystko umiesz tak naprawdę. Co najważniejsze. Przez byka 36 już niemożliwe? Zależy. Wydaje mi się, że jest możliwe. Bo małpę mogę zrobić na raz. No i na dziadku ja dużo tracę bardzo. Na samym końcu. Też zależy, jak małpa pójdzie. Jak pójdzie bardzo dobrze, to na pewno jest możliwe, jak zrobię dziadka za pierwszym. Jak małpa pójdzie tak o, że drugą fazę będę robił długo, no to nie jest możliwe. Czasem małpa mi wychodzi tak, że ją robię tak o. A czasem tak daję dupy na niej. Jakieś nieporozumienie. Rycerz? No jak mnie nie uderzy, no to zleci za pierwszym. Bo to ma chyba największe znaczenie. Zobaczymy. Rycerz to taki trochę formalność jak mniszka, że raczej nie wychodzi raz na ileś ranów, no bardzo dużo. No mniszka mi raz tylko nie wyszła. Rycerz mi nie spadł za pierwszym chyba dwa razy na ileś ranów. Już sporo tych ranów wyszło. Tu nie patrzeć. Nie jakoś bardzo dużo, ale... Cześć, zaraz zobaczę. Co ty piszesz? Kurde. Właśnie o tym mówię, że czasem nie wyjdzie ten patałak. Nie. O. Przyjemnie ogląda się spiejące gry, a potem skipuje kartę Anna Momona, którym... No lekki jest kontrast, no ale wiesz no. On gra pierwszy raz jednak w Sekiro. Sobie fajnie, jakby Mamon speedrunował Elden Ringa, tak? Ciekawy jest... O kurde, co ja robię? Ciekawy jestem, czy na przykład w 5 godzin dałby radę.
Widziałem, że Mamon sporo w tego Eldena grał po przejściu go tam. No, wyświetlał mi się jego stream, w Eldenka se grał. Także nieźle się wkręcił. Mógłby sobie próbować speedruny, ciekawe jest, jakby poszło. Albo jakieś inne challenge. 50 godzin? Nie no, myślę, że 20 by na pewno zrobił bez żadnego przygotowania. Za drugim podejściem, czy którymś. No ale ciekawy jestem, może za duża wiara. Może wpić. Nie no, ale Melani by nie musiał zrobić, ja mówię o speedrunie. Cześć, gdzie ja teraz idę? Dobry czas, chyba git, no. Na Robercie, mimo tego, że mnie wywrócił, czas w miarę, no. Można tam było nie upaść. Spoko i tak jest. Nani nuk. Nie wiem. Mniej niż 40. No głupi okno to. Czego kaszlesz? Dobra, teraz żyraf. Zobaczymy jak pójdzie. Ja na Boże, na początku ja nim tyle czasu traciłem w tych speedrunach, pamiętam. Teraz mam traumę. Robię tak, żeby mi nie strzelił, a i tak czasem mordę mi strzeli, parch. No go kudam. Różnie to bywa. Nie wiem, czy nie wpiję rana właśnie. Tym, że we mnie strzelił. Zobaczymy. Kurde, na żyrafa mi się od razu rzucił. Ale obawiam się, że to nie wyjdzie. Chyba najpierw tam. No zobaczymy, ile we mnie strzelą razem. Dobra, na pałę idę. Pieprze. Pieprze to Buddę. Jak nie wyjdzie, to resetuję. Tak będzie. Dał na Goliborgę 10 zł, będzie streamek jutro. Jeden HP ma.
Dobra, no trollowałem, ale się udało. Prawie idealnie, gdybym nie padł, to tak. Znaczy nie, bo idealnie jest, jak wchodzisz i hitem mu posturę zniszczysz na pierwszym hitem, a ja mu nie zniszczyłem i dlatego nie przywrócił. W sensie nie posturę, tylko postawę. O. Równowagi go wytrącasz. Dzięki, no mówię, wybacz za donate, ten mówię, jutro będzie stream, będzie. W tym tygodniu do soboty będą codziennie. Nie, w sobotę nie będzie, a w niedzielę jeszcze nie wiem. Ale w niedzielę powinien być. Ok. Ok. Ty, warto iść na tych braci ze stali do kina, bo wyszli Iron coś tam się nazywają w oryginale. Nie Brothers, tylko inaczej. Taki tytuł z Polski dupy, ale... Dawno w kinie nie byłem. Co, czyli nie będzie w niedzielę? Czemu? No mówię, 50%. Znaczy mniej niż 50, no raczej nie będzie w niedzielę. Po prostu jeszcze nie wiem. Nice. Mniszka. Zależy, jak będzie po sobocie. No tak, tak, no. Pieprzony. Tego koguta to ja tak się staram spokojnie skipnąć, bo ile razy ja na nim spadłem, to już się zliczy. I to na dom... Jezus Maria, jakbym tego nie wziął. Jezus Maria. Naprawdę mnie zaraz popije wszystkimi speedrunami. Ja pierdzielę, popieprzy mnie. Ja pierdzielę, z 20... Nie. Nie dzieje się to w dupę. No to już nie ma raczej szans na ten. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. Dłużej niż boss, no. Ja przez to, że już tak mało próbuję tych speedrunów, po prostu tak... No myślę, że dam radę, mimo że mało w to gram. To robię błędy na takich błahych rzeczach. Które wcześniej wychodziły, no zawsze. Do końca gry, no jak zrobię mniszkę teraz, co jest na to tak 90% szansy, bo mówię, robię błędy na debilnych rzeczach, no to małpa i ostatni boss. W teorii zostało mniej niż 10 minut.
Ale ile dokładnie to nie wiem. Ja bym chciał mniej niż 36 zrobić. Więc no. Zależy jak pójdzie małpa i dziadek tak naprawdę. Jak dziadek pójdzie w minutę, to jest, no to jest możliwe, jak nie, no to luj. Chyba źle. Ja pierdzielę, jak mi to źle wyszło, to odpuszczam to. Bo jak ja już się pamiętam, jak się robi ten skip, to jest to luj. Dobra. Wydaje mi się, że to na granicy zrobiłem. Na granicy w dupę. Jaki rekord? 38 minut. Chciałem 36 i... Znaczy, poniżej 36 jest i... Top 200 wtedy będzie. Biorę się za co innego. Dobra, małpa. Małpa. Jak małpę zrobimy do 32, to jest jeszcze szansa. Ale już to widzę, że to już jest taka szansa typu, wiesz, jakiego srakiego właśnie. Bo kusi to top 200. Tak bym był, nie wiem, no daleko od tego, no to bym tego nawet już nie próbował, ale cały czas jestem od tego tak o krok. Ja pierdzielę, jak ja nie mogę do małpy podejść, to jak ja mam to zrobić? Nie no, ja już nie... Słaby początek. Nie wyjdzie. Widziałem, że z zasłoniętymi oczami przeszedł, ale on grał więcej niż 4-5 godzin. Pisał tam ile. Nie pamiętam dokładnie ile, ale poripana ilość chodzi to było. Ale ja z zamkniętymi nie będę grał, bo to takie żmudne by było. To się już żyć odechciewa, jak się o tym myśli. Nie wiem, czy nie mogłem wpieprzyć się. No, 32 powiedzmy, że będzie, ale to takie... Nie, nie będzie. No jest przed 32, tak jak mówiłem, że jak dam radę, ale... Słabo. Po 32 już padło. Ja bym musiał teraz w 3 coś zabić dziadka. O ja. No to raczej. Znaczy się. Kurde, no to jest wszystko takie. Zależy jakie RNG na dziadku będzie. Jak będzie dobre RNG na dziadku, to jest możliwe od teraz w 3 minuty już dokończyć grę, ale. Nie wiem, czy z moim skillem i czy RNG da dobre. Jezus Maria, jak ja się blokuję na w dupę niczym, no to jakie to jest RNG, no.
Goku, tam no wysłać no taj filmik. Wysłać im z filmikiem i tyle, no. Oni to oglądają. I tyle. Oj chłopie, oj erengę od dziadka. Błagam cię. Kto to biśnie? Słabo to trochę zagrałem, ale nie być. Oj, myślałem, że coś innego zrobić, dziać. O mój Boże, proszę poniżej 36, proszę cię. Proszę. Sekiruję. Będzie? Proszę, 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 proszę cię, proszę. Ja pierdzielę, udało się. Dobra, w dupę, już nie gram w to Sekiro, jest to co chciałem, jest top 200 na świecie i to wystarczy. Jezus Maria, ty, udało się. Gdyby nie byk, byłby w okolicach 35 czas, rozumiesz to? Ja pierdzielę, no to byłby bardzo dobry, ale to mi wystarczy. Jezus Mario, udało się, dobra, wystarczy. Obiecałem widzowi poniżej 2 godzin. 35, zrobiłem 50 i top 200 na świecie. Wystarczy? Wystarczy. Bierzemy się za co innego do speedrunowania. Za jakiś czas. O Jezus Mario, w końcu w dupę się udało. Ty, ale zobacz, że... Ostatnio mało w to graliśmy tak naprawdę, bo mniej niż 2 godziny dziennie i to 2 dni, wcześniej nic, jeden dzień, wcześniej jest 3 godziny. Fajnie, 35-50 typ, jeden typ plus kryminal. Nie jest źle no, nie jest źle. To jest dokładnie... 197. Niemca zepchnęliśmy właśnie. Niemiec poszedł w dół. Stracił 197 miejsca. Ale zobacz, gdyby było w okolicach 35, gdyby byk był dobry, no to 180, coś takiego. Coś w tych okolicach. Jezus Maria, w końcu się w dupę udało. Dawno nie było speedrunu, ale bardzo wymagający speedrun. Mimo, że aż tyle czasu nie poświęciłem na to Sekiro. Bo mam trochę ponad 100 godzin. Nie wiem ile dokładnie, bo nie wszystko zliczyło na tym Steamie. Ale no, na Elden Ringa chyba więcej czasu poświęciłem. Tylko, że ja tam musiałem też dużo wymyślać sam, bo mało ludzi wtedy speedrunowało glitchless. Czy 33 jest realne w moim wykonaniu?
jakby policzyć wszystko perfekcyjnie na tym ranie, no to byłoby 34 coś, myślę. 33 już chyba jest niemożliwe w ten sposób, co ja grałem. Musiałbym się skipów jakiś pouczyć. Obiecany speedrun dla widza Sekiro. Dotrzymane słowo. Dziadek, dla widza serce wysyła. Top 200. Żeby być zadowolony. Blank Beats Production. Kusaria! Mam już nowe